Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie. Jestem Paweł, z nami jest Bert, Joszelka i Ren w kasku. Hello. Dzień dobry. Ren, ten kask ci nie pomoże. Dzikie stunty dzisiaj. Przy okazji przypominam o moim 10% kodzie rabatowym Paweł na cały sprzęt od Genesis. Link i szczegóły w opisie. Dobra, tak słuchajcie, mam plan. Mianowicie wskoczymy na posterunek policji. Na posterunek policji? Tak, słuchajcie, chodźcie, pokażę wam trendy. Ja proponuję, to jest chyba najprostsze akurat do wskoczenia, no nie zawsze się będzie udawało. Jedźcie za mną, czyli jedziemy torami. I uwaga, bo tu w tym momencie zjeżdżamy i walimy w murek. I tutaj wskakujemy bezpośrednio na... Nie udało się. No, to tylko Paweł się dało. Wskakujemy sobie bezpośrednio na posterunek policji. Tylko wyciekie stąd, które się nie udają. Czekaj, dobra, to ja sobie wezmę twój. Aczkolwiek jak będziecie niżej, to nie przejmujcie się, bo tutaj można sobie wskoczyć wyżej, to nie będzie problemu. Super, jasnie. Jest tutaj miejscóweczka, gdzie można sobie wskoczyć wyżej. W razie czego, wskoczycie od razu na sam szczyt. Co ty tam mówisz? Bo ja się włączyłem. Nie słuchaliśmy cię. No nie da się, no. Jak się nie da? Da się! No nie da się! Berber, tu mnie w ogóle jakoś dziwnie tańczyłeś przez chwilę. Weź teleportujesz się, ale dobra, spoko. Może ale mój jest zmingowany, pamiętaj o tym. Także czekajcie, ja tutaj jeszcze może pokażę, tylko już widzę, co dalej będzie robione. Dobrze, śmigłowca tu nie ma, przynajmniej buzar tutaj stoi. No tak, oszczędzasz na tuningu. Jeszcze no bo tego nie zmingowałam. Tutaj, tutaj można wskoczyć na budynek obok. Da się to zrobić, wierzcie mi. Ale nie udało mi się teraz. Dobra, jadę tam jeszcze raz. Może pojedynczo jedźcie, żeby nie uderzać razem, nie? No ale właśnie pojedynczo. To by nic nie dało. Ja byłem drugi w kule. Okay. Ja nie mogę stuntować, to jest właśnie problem z stuntu. Dobra, uwaga, jadę. Dziękuję, Joszelka. Nie ma problemu. No, coś wyszło, ale nie tak. Dobra. Ewentualnie możesz do mnie wsiąść, to możemy razem skoczyć, jakbyś chciała. Ja chcę. Ale można? No, dobra, pewnie, że tak. To ja chcę. Dobra, jedź Bert. Okej, teraz ja jadę. Motor zostawiam. Mam nadzieję, że tam nikt nie będzie... Dobra. Że nie będzie żaden motocykl stał. Okej, no teraz nie wyszło. No bo za ciężki jesteś. Sama jesteś za ciężka. Mam nadzieję, że ten motocykl, który stoi na torach, nie zostanie, że tak powiem, przejechany przez tramwajkę. No, ale zobaczymy. Nie, już tylko zostawiłem twój. Dobra. No to okej. No ja mam Zeza. Dobra, podejście numer 2 albo 3. Pocałowałem się z murem. Nie, dobra, próba teraz numer... buzzard już tam stoi. 20. No nie umiem, no. Kurczę, na pierwszy raz mi wyszło, ale powiem szczerze, czasami jest tak, że nie wychodzi, nie? Czasami? Do 10 razy sztuka, no. Z czasami nie wychodzi. No mi teraz nie wychodziło parę razy, ale za pierwszym razem poszło. Z czemu wyciągasz to spod auta? Dobra, podejście numer kolejne. Wpadę czego niestety. Okej, dobra, lipa. Ale ci kapie. Spoko. Najwyżej za chwilę zmienimy miejscówkę na prostszą jeszcze. Nie, dobra. Zmiana miejscówki. Bo... Zmiana miejscówki? Okej, to ja, pokażę wam... Ja nie potrafię. Pokażę wam inne miejsce, z którego możemy wskoczyć również. Ale czemu wsiadło mi na pasażera? No co jest? No bo to nie twój motocykl. To jest mój. Twój? Okej, dobra. Spoko. Dobra, słuchajcie, to kto chce łatwiejszą miejscówkę, to chodźcie za mną. Łatwiejsza. Druga opcja wskoczenia tutaj. Zapraszam, tutaj, tędy i tu wjeżdżamy na parking. Ogólnie jeszcze nie pokazam najtrudniejszej wersji, no ale spoko. Aha. Dobra. Tutaj się rozpędzamy i tu jest barierka. Spoko, no czyli... W której można wskoczyć na dach. Spoko, to już jest problemu. Takie dość proste, moim zdaniem. Spoko, nie dobra, ma problemu. Dobra, jest Bert, okej. Okay. Jedziesz? Nie jedziesz. Pierwszy stunt. Dobra, czekaj, Berber, teraz tak, poczekaj, musimy tu podjechać wyżej. Ja proponuję tędy jest chyba najprościej. Niestety teraz buzzard stoi i przeszkadza. Dobra, jadę. Dobra. Okej. Kurczę, dawno stuntów nie było, więc one różnie idą, no nie? Hej, przyleciałam bez motocykla, może być? No ja się idą bez nadziei. Wiesz co, nie tutaj uderzcie. W to miejsce, tu gdzie jestem. Jestem tutaj, liczy się. Jak chcecie się wybić tutaj do góry, to tutaj, tędy. O, hej. Znacznie łatwiej. Hej.
Okej. Okay. O, Yoshi. Dobra, i teraz czekajcie. Tam na wprost będziemy jechali. Tylko trzeba się dobrze rozpędzić i wskoczymy na budynek naprzeciwko. Dobra, pokaż Bertle, co potrafisz. Tu jestem. Uwaga, jadę. Dobra. To czekaj, rozpędzam się. Ja patrzę na Pawła właśnie. Ała! Co? Co jest? Dobra, teraz się nie udało. Teraz niestety się nie udało. To mój impuls, Pawła, Ren? Czekaj. Ren? Ren. Nie wiem czemu, co się stało Renowi. Ren? Gdzie wiem, spadłem. Wylądowałem. Dobra, spróbuję wskoczyć jeszcze raz tam. Nie mogę tam wejść nawet. Dobra. Ale nikt mi nie zauważył. Dobra, trzeba tam wejść ręcznie. Bo motocykl ci tam utknął. No to go zwracasz i bierzesz, zamawiasz jeszcze raz. A no tak, zapomniałeś dobrze. No dlatego właśnie warto mieć klub motocyklowy. Jest wtedy wygodniej, łatwiej. I dobra, ale ja nie będę się bawił, żeby tam znowu wskakiwać. Po co? Ej, czemu? Nie da się? Dobra, ja chcę wskoczyć na ten budynek, tam nie naprzeciwko. Nie da się wejść na komisariat. No nie da się, nie da się. No to... Zdało się. Minut odcinka, no to chyba, a ja wiesz. Stuntów zrobiłem. No nie jestem w stanie tam... O, jest, dobrze! Udało się! Dobra! Te stunty to takie, no... Okej, żeby nie było, że się nie da, jestem tutaj po drugiej stronie na budynku. Ja nie umiem. Jakby ja nie gdyby umiem co. I z tego miejsca można jechać dalej, w razie czego, jakby ktoś tam ten... Dobra, przechodzę na skróty te etapy, czyli idę dalej. Czyli tak. Ja nie wiem. To jest śmigło, jak będzie na aucie. Ej, właśnie, może ktoś w śmigłowcu będzie i tam będziemy skakali nad tym. Nie, to nie jest dobry chyba pomysł. Nie! Nie podniosłem kółka! Ja nie chcę być w śmigłowcu. Mój motocykl został u góry, więc muszę zrobić teraz prezent klubu, zwróć. Prezent klubu. Prezent klubu? Teraz Rufian, tak, zamawiam. O, jest tam, dobra. Jest tam. Ja wam pokażę jeszcze inną wersję wskoczenia na komisariat, może. Trudniejszą, to ja to dziękuję. Czekajcie, mój motocykl niestety tam się zrespił gdzieś kajś daleko. Ja próbuję, ale nie umiem. W ogóle, to czemu nie mam przedniego... O, dobra, okej, okay, nie miałem przez chwilę przedniej opony, bo była sama felga. No, to są, są dzikie stunty. Myślałem, są dzikie, hardkorowe stunty, dokładnie. Po mieście i zwiedzanie niczego. Tak, też mi się tak wydaje, że to będzie idealny odpowiednik tego. Okay, nie sądziłem, że kiedyś dzikie stunty mogą przewyższyć poziom, kurde... Dobra, jeszcze jedna miejscówka jest, w której można zrobić tam się dostać, uderzając w miejsce tutaj. Super. Aczkolwiek, żeby tu uderzyć, trzeba mieć dużo farta, żeby nie walnąć w auto. A może tutaj tędy stąd? I właśnie tędy trzeba się rozpędzić, dokładnie tak. Czyli znając mojego farta, uderzę w ścianę. Tak, i żeby nic akurat nie jechało, nie? Tak. Także maksymalna prędkość. Dobra. Ręcz. Ej, dobra, dobra. Paweł. Czekaj, bo ja teraz będę tutaj walił. Co będę... teraz, Paweł, powiedz mi? Pyk! Ej, jak tu już wskoczę, gdzie w końcu wskoczyłeś? No nie, nie udało się. Co się stało w ogóle? Czekaj. O, dziękuję, Ren. Halesik się zawsze przyda. Można wycierać, jak się coś zmoczy i tak dalej. To? Zmoczysz się? No, pewnie. Na przykład łzy tego. Dobra, ja pojadę jeszcze raz, zobaczę tamtą miejscóweczkę, czy mi się uda. Halo, bolało mnie. Chodź, Ren, spróbujesz. Chodź. Dobra. Kto nie próbuje, ten nie wskoczy. Jedziemy tu. Wiesz, Paweł musi powiedzieć. Co teraz mam robić? Brzmi ciekawie. Okej. Okay. A czekaj, gdzie ty wskoczyłeś? A nie, widziałem, że ty helikopterem wylądowałeś w buzie. Nie, no przecież... Tak było, widziałem, tak, helikopter się kręcił. Gdzie masz motocykl? No tu okay, jest, zakładam KKK. Tak? W drugą stronę teraz. Dobra, mam go. Czekaj. Dobra. A faktycznie... Nie, mam go. Dobra, i teraz wiesz co? Jak tam jesteś, to rozpędzasz się w moim kierunku i próbujesz skoczyć na ten budynek naprzeciwko. Ale tu nie ma zbytną mocy. No właśnie, że to jest bardzo... Chyba nie wiem, czy wykonalne w sumie. O nie... Da się, chyba. Niewykonalne. Trzeba się rozpędzić. No dobra. Okej, to ja spróbuję jeszcze raz, że tak powiem, tą wersję najtrudniejszą. Tylko, że stawia te barierki. Jaka jest wersja najtrudniejsza? To jedź za mną, Bercie. Przeskoczyłem murek. O. Dobra, tam będziemy teraz jechać z Bertem. Wow, uwaga. Wow. Gotowi? Tam? No nie tarnujecie? Dobra. Lecimy. A jednak nie. I walnąć trzeba w murek tutaj. O. Może być. Okej. Okay, ja zawsze tutaj trafiam. Wybiłem się na chodniku. Czyli dobrze zrobiłem to przed chwilą. Zrobiłem tak samo, panie Paweł. Ja przed chwilą poleciałam do góry, tylko bez motorka. Gdzie się ryjesz przede mnie? Co jest? Co? No tak wyszło! Uwaga, bo jedziemy! Dobra.
Nie jadę. To następny. Jeszcze. Dobra, Berbert odpoczywa. Dobra. Ja stopię robię. Ren się chyba rozwali. Uwaga, Ren, bo jedziemy! Ała! Okej. Dobra, no tutaj problem jest taki, że człowiek... dziwne rzeczy się dzieją. No. Czasami jest problem, Dobra, słuchajcie, w takim razie proponuję jeszcze troszkę inaczej. Poobijałaś się od tych ścianek. Zobaczmy, czy to się uda. Zrezygnowałem. Muszę się rozpędzić, tylko nie wiem, czy trafię, nie? I tu jeszcze samochody jadą. Okej, ty wyrobisz teraz. Okej, nie podniosłem koła, nie zdążyłem. Prosto w moją twarz, dziękuję. Moja kocia mortka jest przeszczęśliwa. Nie ma problemu. Zawsze chciałem się odbić plaskaczem. U mnie są błędy synchronizacji i moja postać próbowała wsiąść teraz na twój motocykl. A, okej. Dobra. To może pod kątem się rozpędzimy, będzie łatwiej. Okej. Tędy, proszę bardzo. Chyba się policja goni, ale może się mylę. Nie wiem. Może się mylisz. Nic o mnie nie wiedzą. Dobra, proszę bardzo. Pyk. No i znowu nie trafiło. I da się. Elegancko. Cześć. Dawaj mi to. Próba numer 40, zaliczonych 0. O! A. No okej. Starze się i tak. Dobra, tu jeszcze mamy, no, że tak powiem, tak. Jedną próba. Rzecz. O, fajnie mi się trochę. Jeszcze nie mów o tych rzeczach. Tutaj można próbować skoczyć na te, że tak powiem, takie cosia. Na tą figurę dziwną. No ja nie umiem skakiwać na takie rzeczy. Także, o, Renie jest, zobacz, popatrz. Możemy tędy, tak, na przykład, o. I próbowałeś skoczyć jak najwyżej tutaj. Jasne. Ja wskoczyłem ogólnie prawie na mi się udało. Drugi czy na trzeci, ale od razu spadłem, więc trochę wyszło lipnie. Potrzeba dystansu. O. Słabo, słabo, mega słabo wyszło. I można w sumie robić takie tutaj, o. Kółko można jeździć raz na komisariat, a później z powrotem wracając można próbować wyskoczyć tam. Nie wiem, czy zasłużyłem. Dobra, no to lecimy. Lecimy. Boli mnie kolano. Rozpędzam się, wypadł typie. Twarz? Twarz tylko? A, okej. Okay. Dobra, coś nie pykło, chyba tak nie miało wyglądać. Ale nie jestem przekonany. Jesteś przekonany? Okej. Dobra. Ej, wow, tak, nie, muszę coś wypróbować. Ej, tutaj co to może? Się stało? Tak, właśnie tam. U mnie Werbet, stoisz tam u góry, czy lecisz? Tak, tak. A okej, okay, dobra, no to masz ten efekt, który myślałem właśnie. Ej, a może chcecie się tutaj odbić od tych świetniczków? Ale można czekajcie, zobacz, drugą stronę jeszcze zrobić. Halo? Czekajcie, teraz tam dojadę, już chwila. Ta miejscówka nie działa. Ja sobie tam pójdę na świetniczku. Coś jedzie, Werbet? Na śmietnika. Nie chciałem tutaj. Aha. No to kiedyś ja chciałem w drugą stronę właśnie, bo tam można pojechać prosto, wywalnąć w takie małe coś. Taki murek, czy jak to tam? Tylko to trochę takie te śmietniczki są takie niebezpieczne, trochę. Dobra, ja idę zobaczyć, co za śmietniczki tam mają. Co wy tam macie za śmietniczki? A, takie śmietniczki! Takie śmietniczki. Śmietnikowe. Nie no, te miejscówki mnie zabijają, po prostu, dosłownie. Dosłownie, no to cóż. Cóż ci poradzę? O, dzięki. Okej, okay. Ktoś kogoś chyba zasmarował, ale może mi się zakończyłaś wydaje. Zakończyłaś to. Zakończyłam twoją mękę. Ale że tak prezydent prezydenta. No na to wychodzi. Ale tak wyszło. Taka sytuacja. Ja akurat zostawiłam przy śmietniku jego zwłoki. Dobra, ja tu sobie otworzę może bramkę. O. No i będzie tak może łatwiej się mocniej rozpędzić na ten śmietnik. Dziwnie jakoś jeździ ta brama. To jest z tą bramką! No! To jest to... No, wiem, widziałem. Widziałem to opętanie. Opętało ją coś. Hejka! O, robię miejsce. Albo i nie. Ja to na Berbercie. Nie uwierzycie, gdzie ja wskoczyłem. Co ty mówisz, gdzie? U mnie ty byłeś tutaj. Oj. Ale halo, byłeś u mnie tutaj. Ej, czekaj, gdzie ty jesteś, Berbert? Tu był. Gdzie ty? A gdzie on? Ale nie jest. Na dachu. A, okej, okay, no też jestem teoretycznie na dachu. Super. O, pieniążek tam leży, patrz, Jeszelka. Zostawcie moje pieniądze. Tutaj pieniążki mogę leżą. Mogę wciąć? Nie mogę wciąć. Dawaj, mam siadaj. Pieniążek, ale fajnie. Zostaw pieniążka. Dobra. Tam otwarte jest, Berbert. Dobra, jeszcze raz. Wejdziesz, spoko, luz. Dzięki. Jeszcze raz. Otworzyliśmy ci furtkę. Furtka na nowym możliwości. Dobra, uwaga, jadę. Zrobię sobie konkurs stylów, jak bardziej spadnę.
O, nie, wysoko. Pebel i podjechał, zastąpił mi drogę i nie zauważyłem cię. Dobra, aha. A może gdyby tak wziąć i walnąć sobie o to tutaj i wskoczyć. Nie, nie da się chyba za bardzo. Chyba nie przejdź. Albo, o, już widzę. Ja już widzę potencjał, spróbuję. No i teraz zobaczymy. Nie pomogło. No znowu lecę do góry. Tutaj będzie to na chwilę. Dobra. Uwaga, rozpędzam się, mega szybko będę jechał. Uwaga, ostrożnie. Z drogi! No i nie zdążyłem podnieść. W ostatnim momencie musiałem wyminąć kogoś. I miałem problem, żeby wycelować. Nie, musiałeś wyminąć kogoś, jak to tak? No, już bym wycelowany, ale bym przywalił. Ja to nie wiem, czy ja przywalam głową, czy czym. Dobra. Dobra, jademy, próbujemy. Dobra, nie, ja też ja się dodaję do tego. Z drogi wszyscy. No super! Świetnie, jakieś... Ale Paweł, miejscówka nie ma chyba sensu, bo od razu przy odbiciu uderzasz w te schody, co tam są. No, musisz w lewy śmietnik, nie w prawy. Ale ja właśnie w lewy chyba trafiłem. No. Dzięki. Chyba. Co ty mówisz? Dawaj. Patrz, jestem na dachu. No bo nie wiem, ty to zawsze jakoś inaczej wyglądasz. Bo ja jestem kotel dachowiec. Mam jakieś takie te... jakieś miejscówki, sposoby. Czekaj, bo ja to próbuję. Uwaga! Czekaj. Co to było? Co się stało? Coś wybuchło. Co się stało? Ja po prostu stałam w miejscu, coś wybuchło. Nie, jakim? Nie mam siły się śmiać, ale to było. Ej, mój motocykl eksplodował. Czemu twój motocykl eksplodował, Bert? Mój też! Nie wiem. Ale halo! Co z tym śmietnikiem? No wypuść mnie tu, halo! Paweł, coś ty do tego śmietnika ładował, powiedz mi. No właśnie, nie wiem. To chyba ręcznie śmieje, czy musiał ładować tam. No nie, bo siedziałem sobie w kiosku, sprzedaję bilety na stunty. Okej, dobra, spoko. Mamy tutaj bokser. Dobra, podejście numer 2. To mnie bije. Znaczy 3 w sumie już, ale udało się. Po mniejszej odległości. Oddam ci. Aha, chciał po prostu, czekaj, muszę tylko żebyśmy zapłacili za parki. Masz. Leżeć. Połóż się. Chyba nie leżeć. Myślałem, że ją zderzyli. Nie. Nie, mnie się zderzyliśmy. Minąłem się, ja cię minąłem normalnie, elegancko. A u mnie się zderzyliśmy. Dawaniem biletów. I to jednak ty byłeś. Dobra. Czekajcie. Znajdźmy może kolejną miejsce. Ej, patrzcie, Dynika tu jest. Ja tylko stałem tutaj, obok tej pani. Jak wybucha, czy... Chyba komuś się zużył. Co to za Dynika? O, przekąski dostałem. Jak fajnie. Dobra, słuchajcie, ja proponuję, jeszcze jedno miejsce mam. Już je widzę. To już jest, widzisz? Też dobra. Też sprawdzałem. O, coś się da z tym zrobić, moje. Ale... Ale co? Nie zawsze wychodzi. Okay. Zaraz zobaczymy. Tak, ja muszę teraz wezwać motocykl. Nie, teraz mnie pykło. Ale wysoko, no, jaki wysoki dach wskoczyłem! Niesamowite! Jak to się stało? To? No, i tak o, wysoko jest. Mówisz to takim głosem, jakbyś... Jednak tego nie zrobił. No bo wskoczyłem bardzo wysoko. A mówisz to, jakbyś tego faktycznie nie zrobił. No bo teoretycznie jestem na dachu, ale nie na tym, co chciałem. Dobra. Ja cię widzę w budce, a nie w dachu. Dobra, no chciałem tutaj walnąć, tutaj trzeba uderzyć. O, w to miejsce. No, mniej więcej. Tylko tak strasznie dużo ruchu liczny teraz jest. Gdzie się ryjesz? A, co ja się nie ryję. Co ja, świnka? Tak. No, ja kotek jestem. Myślałem, że kret. Kret? Wiesz. Bory. Ała. Dobra, niestety trochę to nie wyszło. Czekajcie, spróbujmy jeszcze do 3 razy sztuka, jak to mówią. O, Joszelka, dobra, spoko. Pokaż, teraz będzie łatwiej. Coś berber. Co 2 tyłki to nie jeden. Aha, no tak, no dobra. Dobra. Uwaga, czekajcie. Nie! Nie. Chyba zaryję głową. Dobra, mój motocykl się zgubił. Tu jest przecież. No wiem, ale ja się zgubiłem. Czekaj, muszę tutaj przejść. No nie byłeś tutaj obok mnie. Uwaga. Co jest? Obok mnie byłeś przed chwilą. Wiem, ale wpadłem tam do tyłu. Ale u mnie byłeś obok mnie totalnie cały czas. Tak? Aha, zdarza się. Więc to deportowało. Dobra, no to czekajcie, bo powoli się kończy czas antenowy. Ale spokojnie, proszę nie... Ten, jeszcze jeden stuncior mam. Jeszcze jeden? Tak, do zrobienia. Okej. Zobaczymy, czy mi się uda. To jest miejsce, gdzie kiedyś tam ktoś, tam coś kiedyś... Okej, dobra, zapomniałem podnieść motocykl. No właśnie, tak mi się wydawało, że trochę tak... No nie stanął mi, no, co ci poradzę? Pucha? No motocykl mi nie stanął teraz. Pucha? No co? Ja siedzę z tyłu.
Dobra. Ile takie rzeczy mówisz? Poczekaj, ja spróbuję jeszcze tutaj z drugiej strony. Dobrze, że nie siedzisz z przodu. Za dużo, że tak powiem, obciążenie może, ale zobaczymy. Puchę? Co? Puchę? Czekaj, uwaga. No za dużo obciążenie słuchać. Jest, Joszelka! Dobranoc, Joszelka, zepsuła mi motocykl. Joszelka mi zepsuła motocykl, nieładnie zepsułam tak. Zepsułam ci motocykl, bo jesteś parubą. Nie jestem parubą. Nie jesteś. Oła. To już drugi raz, kiedy popełniam poczekaj. Sobie krzywdę. Przestań! Spać! Dobra, chodź tu ktoś podjedź. Podjedź ktoś? Aha, i teraz... Aha, najpierw kogoś zabierz, później... Ferbert! Zapraszam! Nie, ja nie chcę, błagam. Ej, czemu jesteś was tak daleko? Podziankę. Czemu jesteś tak daleko? Nie bądźcie tacy. Joszelka się wychylasz, czy to... To mnie potrącił, to za bot jeden! Czekaj, Joszelka, poczekaj, bo się podnoszę. Ale co ty chcesz? Ja nawet nie wiedziałam was, gdzie wy jesteście. Czemu mam czekać, skoro ja i tak was nie widzę? Ty, no masz kulotporny ten. Dobra, i tym symbolicznym akcentem ja uciekam na koniec odcinka. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejos! Dobra, to narka. Masakra, weź tu teraz normalnie żyj, nie? No. Szaleństwo. Dzięki, że zostałeś do końca. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, koniecznie obczaj go tutaj. Wystarczy kliknąć. Gdzieś tu w tym miejscu.